Cześć! Ze swojego gabinetu witam Was nie kto inny jak prokurator absurdu w kolejnym odcinku, w którym ja gotuję przepisy od 5 Minutes Craft, a testuje je oczywiście niezastąpiona pani Krysia. Gotowi? Łapka w górę, może nawet subskrypcja? No i lećmy z pierwszym przepisem tego odcinka. Przekrojony czosnek polewamy oliwą, dodajemy przypraw i zawijamy jak świstak w sreberko, wsadzamy do piekarnika na 40 minut, po czym wyciskamy na bagietkę, rozsmarujemy, dodajemy troszkę sera i ma być pysznie. Czy będzie? Sprawdźmy. Czosnek. Czosnek nie jest zatruty. Folia. Kładziemy czosnek, polewamy oliwką Brazil, dodajemy przypraw i zawijamy. I tak przygotowanego łabądka wsadzamy do piekarnika na 40 minut. One eternity. A, mamy gorącego łabądka. Tak wygląda. Grzaneczka i zobaczymy, czy się tak ładnie wyciśnie. Pozostaje ładnie rozsmarować, trochę sera, et voilà! Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Cóż to? Wygląda jak wielce szlachetna bagietka z serem parmezan. Coś takie gorzkie. Powiem Ci, to nie jest za dobre. Takie gorzkie, niedobre. Masła brakuje. Świeży czosnek lepszy. I z masłem, no. Proszę poprawić. Wydrążamy ogóra kiszonego, nadziewamy go serkiem brie, zawijamy w ciasto filo, maczamy w jajku, w bułce tartej i smażymy na głębokim tłuszczu. Odważne? Czy będzie smaczne? Sprawdźmy. Mamy ogórki, sprawdźmy jak smakuje. Pyszny, wierzcie lub nie, ale sam kisiłem ogóra. Weźmiemy takiego dryblasa. Nie takiego pizdryka, jak w sklepach sprzedają ciebiego małego. Tylko... Próbujemy go wydrążyć. O! Teraz do środka damy ser brie. Proszę bardzo. Następnie ciasto filo, o istnieniu którego nie miałem pojęcia. Jak oni to tam... Za dużo chyba. Teraz do jaja, do bułki tartej i na głęboki tłuszcz. Chwila, moment i chyba gotowe. Voilà! Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Jaka chrupiąca. O, a co to? A tu się coś wylewa. Tu jak widzę jakiegoś ogóra. Gorąca. Bardzo dobra, tylko mniej ogóra. Ale tak to jest całkiem sponio. Dobra. Do naczynia wbijamy jajka, dodajemy cynamonu, pultamy, trochę mleka, znów pultamy i maczamy kromkę chleba tostowego, którą następnie podsmażamy na patelce, dodajemy odrobinę masła i mamy pyszne cynamonowe tościki. Czy to się uda? Sprawdźmy. Naczynie, jajo i moje umiejętności telekinezy. Cynamon z Wietnamu, pultamy, odrobina mleka, pultamy ponownie. Muszę przyznać, że już wygląda to absolutnie przepysznie. Teraz kromka chleba tostowego, maczanko i na patelnia. Odrobina masła klarowanego. Ok, grzaneczka gotowa, teraz odrobina masełka i dla Pani Krysi. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego.
O, pachnie tak słodko. Myślałam, że to będzie słodkie. Trochę czuć cynamon w zapachu. Smakuje dobrze, ale to chyba powinno być bardziej słodkie. Ale generalnie to jest dobre. To by było lepsze, jakby było słodsze. Na patelnię dajemy M&M'sy, dodajemy popcornu, przykrywamy i wyjść ma nam taki przepiękny, kolorowy, chyba czekoladowy popcorn. Czy to się powiedzie? Sprawdźmy. Patelnia weteran do zadań specjalnych. Trochę tłuszczu. M&M'sy. Sprawdzamy, czy M&M'sy nie są zatrute. No nie wiem, nie wiem. Wyrzucamy na patelkę. Teraz popcorn. Mieszamy. Przykrywamy i czekamy na nasz kolorowy popcorn. I już przepiękna woń popcornu nam się tutaj unosi. Co prawda większość popcornu się tu nie zrobiła i jest mało kolorowy, ale może będzie pyszny. Pani Krysiu, przygotowałem Pani ulubiony popcorn. Jezu! To jest spalone. To jest taki prawie dobry. Ja tu muszę odgrzebać. O. I mam taki prawie popcorn. No. O nie, to się przebija do spalenizna. Weź to. Fuj. Kromkę chleba tostowego rozwałkowujemy, dodajemy keczupu, trzemy jajko, następnie zawijamy jeszcze raz w bekon, podsmażamy na patelni i mamy takie bekonowo-jajeczne rollsy. Czy będzie smacznie? Sprawdźmy. Kromeczka, wałek i lecimy. Kromka rozwałkowana jak Najman w ringu. Teraz keczup. Mam też jajko. A, oszukałem was, już jest na twardo. Serio, mam je zetrzeć? Kur... Fuck. Startę, teraz zawijamy. Teraz boczuś. I na patelkę. Patelnia. I wrzucamy naszego jajo bekona na patelkę. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. To jest jakiś zawijas boczkowy. Gdzie to za rurek? Rurkowce. Rurkowce. Tu widzę jajo. Bajo, jajo. Co to takie miękkie jest? Ale powiem Ci, to jest bardzo smaczne. Super przekąska. I to już wszystko, co miałem dla Was na dzisiaj przygotowane. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie proszę komentarz o treści Boczuś i no kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, żebyście nie przegapili następnego odcinka, który już za tydzień. Tymczasem dzięki Wam wielkie, do zobaczenia. Cześć. Daj mi jeść, bo jestem głodna. Oczywiście, same pyszne rzeczy. Mm.